Witam Was. Ten materiał jest uzupełnieniem ostatnich filmów z kanału Balt TV, gdzie próbuje on odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała nowa normalność. Jak widzą świat po resecie ludzie z uniwersum Klausa Schwaba? Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to będziecie mieli do tego najbardziej interesującego mnie w tym momencie filmu link i tam sobie poklikacie dalej, ale ten materiał jest całością, że jeżeli go nie widzieliście, to nic nie stracicie, jeżeli obejrzycie go wtedy, kiedy ja skończę. Wielcy tego świata albo politycy, którzy wpisują się w tą globalistyczną wizję, wywołują się różnymi hasłami, a to mamy wielki reset, a to mamy nowy ład, a to nagle ktoś wychodzi i mówi, że odbudujemy to lepiej. Ale Balt TV zwrócił uwagę na jeszcze trzy cechy, którymi operuje Klaus Schwab. Nowa normalność będzie rezylientna, zrównoważona oraz inkluzywna. Jeżeli chodzi o zrównoważenie, no to nie będę tego tematu rozwijał. Myślę, że wszyscy wiecie. Jeżeli nie, to w linkach albo na końcu tego materiału będziecie mieli kilka filmów, w których o tym traktuję. Inkluzywność, no to może troszkę mniej osób jeszcze się orientuje, ale robiłem również na ten temat odcinek, tam z Paczatatą i tam z panią Rotszydową, na temat kapitalizmu inkluzywnego. W wielkim uproszczeniu chodzi o wejście na rynki rozwijające się, gdzie korporacje będą wspierały niedomagające rządy i niejako będą łączyły się w para państwowo-prywatne byty. Oczywiście wszystko to jest podane jako szansa dla biednych, wykluczonych ludzi, no ale skończy się na tym, co zwykle. Skończy się na tym, że korporacje będą miały wpływy na marionetkowe rządy, że będzie prywatyzacja zysków i uspołecznienie kosztów. No i rezyliencja. Przyznam się, że po raz pierwszy spotykam się z tym terminem, ale na szybko. Sprężystość, elastyczność, umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków, adaptacja w stosunku do otoczenia, uodparnianie się, plastyczność, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił, odporność na szkodliwe czynniki. Czyli takie, wiecie, sprytny jak kuna, chytry jak lis, śliski jak węgorz, silny jak niedźwiedź, budowanie nowego człowieka, chociaż w tym wypadku mówimy o nowym systemie. Ale wracając do tematu, przypominam, że w tym filmie staram się rozszyfrować hasło Resilience. Podczas tych starań pojawiła się jednak wielka przeszkoda, bo Herr Schwab twierdzi, że do stworzenia Resilience potrzebne jest stworzenie czegoś o nazwie Societal Risk Compact. A to następne magiczne hasło, które trzeba najpierw rozszyfrować i nie udałoby mi się to bez pomocy widzów z Facebooka. Chodzi o pewien układ, kontrakt czy porozumienie różnych podmiotów czy grup interesów w celu złagodzenia ryzyka, zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Otóż narracja Światowego Forum Ekonomicznego i jego partnerów brzmi tak. Firmy i rządy muszą robić więcej, aby postawić się na solidniejszych podstawach oraz przewidzieć i złagodzić narażenie na katastrofalne niebezpieczeństwa, zanim nastąpi następny kryzys. Pojawiają się dwa krytyczne imperatywy. Po pierwsze, potrzebny jest nowy Societal Risk Compact, w którym przedsiębiorstwa, organy regulacyjne, decydenci, ubezpieczyciele, doradcy do spraw ryzyka i inwestorzy odgrywają rolę w bardziej proaktywnym zarządzaniu ryzykiem katastrof. Po drugie, rezyliencja musi być traktowana bardziej priorytetowo w agendach korporacji i inwestorów z nowym językiem opisującym i uzasadniającym inwestycje w korporacyjną rezyliencję. Aby Was już dalej nie zanudzać, bardzo ładnie wyjaśnił to właśnie pan Jarosław na moim Facebooku. Societal Risk Compact. To prawdopodobnie nowa mowa, aby ryzyko firm ubezpieczeniowych na całym świecie rozłożyć również na rządy, które w przypadku wielkich negatywnych wydarzeń musiałyby się dołożyć do wypłat. Balt zrobił zbyt duże uproszczenie. Otóż o czym mówię? W zeszłym roku odbywała się impreza Cyberpoligon. Przyjechali tam hakerzy z całego świata, zapewne też jakieś grupy, które zajmowały się zabezpieczeniami. Nie pamiętam, słuchałem, ale no to jest najmniej ważne.
W każdym razie to zostało, jego ranga bardzo została podniesiona. Byli tam reprezentanci z Międzynarodowego Forum Gospodarczego, Ekonomicznego. Sam Klaus Schwab zaczął nawijać. Pamiętam swojego czasu, robiłem na ten temat materiał o cyber-COVID-zie, że tam będzie nas atakował i tego typu rzeczy. No i Balc zrobił taką prostą analogię z eventem 201, że skoro był event 201 i po paru miesiącach przyszedł COVID, to zapewne tutaj będzie podobnie i szykują taki kryzys, że firmy ubezpieczeniowe po prostu upadną i zawczasu będą chcieli je podpiąć pod struktury państwowe, żeby była kroplówka. Otóż nie, uważam tą tezę za błędną. Owiec się nie dusi, owce się strzyże. Uważam, że to przeformatowanie gospodarki i społeczeństw po COVID-zie, jak to jeszcze troszkę potrwa, to będzie wystarczające zaoranie, żeby zasiać tam ziarenka nowej normalności. A to, o czym mówi Balt, do czego doszli z tymi firmami ubezpieczeniowymi, no to jest dla mnie brakujący element układanki, którą, no która, no nie mówię, że była kompletna, ale to jest bardzo ważny element. Otóż, co mam na myśli? Swojego czasu, to był pierwszy odcinek w tym roku, będziecie mieli go w linkach, opowiadałem wam o wizji dochodzenia do rządu światowego na podstawie książki Jacques'a Attaliego, Krótka historia przyszłości. Jeżeli ktoś nie pamięta, Jacques Attali, ideolog lewicy, bankier, filantrop, polityk, doradca polityków, tam między innymi był odpowiedzialny za hodowanie Macrona, ale przede wszystkim łącznik między wielkim kapitałem a polityką, i to takim kapitałem, że wiecie, tam pan Jerzy z Węgier, Rothschildowie, tego typu skala kapitału. No i on w tej książce, ale nie tylko, miał wielką obsesję na temat firm ubezpieczeniowych. Jedyne, co mi się nie zgadzało, to umiejscowienie w czasie, ponieważ Attali mówił o firmach ubezpieczeniowych, które będą, jak sami zobaczycie, będą kierowały najmniejszymi aspektami naszego życia, potem po załamaniu się filarów państwowych. A tutaj, moim zdaniem, zmiana narracji bardzo sprytna, że nie będą czekali, aż dekadami będą te systemy ubezpieczeniowe upadały, tylko podepną się już teraz. Owe towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą tylko wymagały, aby ich klienci płacili składki w celu ubezpieczenia się na wypadek choroby, bezrobocia, śmierci, kradzieży, pożaru, niebezpieczeństwa, lecz będą również sprawdzały, czy żyją oni zgodnie z normami, aby zminimalizować ponoszone przez siebie ryzyko. Stopniowo firmy te zaczną dyktować ogólnoświatowe normy zachowania, co jeść, co wiedzieć, jak prowadzić samochód, jak się samemu prowadzić, jak się chronić, jak konsumować, jak produkować. Będą karały palaczy, pijących alkohol, otyłych, nie znajdujących zatrudnienia, źle chronionych, agresywnych, nieostrożnych, niezaradnych, roztargnionych, marnotrawnych. Niewiedza, narażanie się na ryzyko, nadwrażliwość uważane będą za choroby. Wprowadzenie tego systemu, zakładając, że byłby on sprawiedliwy, w sensie, że nie byłoby grup uprzywilejowanych, a to ten może, bo ten jest z lewicy, ale powiedzmy, że wszyscy byliby trzymani na krótko, no to byłoby to porównanie z tym, co zrobił Stalin wtedy, kiedy objął stery państwa, zobaczył tą rewolucję, jakie skutki na społeczeństwu odcisnęła, no i próbował to wszystko wziąć za twarz, żeby odbudować gospodarkę. Tak tutaj, jeżeli prywatne koncerny miałyby dla swojego zysku mówić ludziom, co mają robić, to myślę, że to by mogło odnieść podobny efekt. O ile model typowo chiński u nas by się nie sprawdził. U nas jesteśmy karmieni ideami wolnościowymi, ale ten model ma potencjał, by były bardzo podobne efekty, ale miały
gdzie indziej nałożone akcenty. Wiadomo, że w Chinach nie będzie można krytykować partii. Prawda? U nas politycy, którzy są zwykłymi mapetami do wymiany, jak najbardziej będzie można w nich, tak jak teraz, nawalać, ale no nie będzie można, przykro powiedzieć, komuś z grupy uprzywilejowanej, możliwe, że nie będzie można mówić rzeczy, które mogłyby wpłynąć na innych, żeby żyli mniej ekologicznie. Rozumiecie? Ten system będzie miał potencjał, żeby sprawdzać, jak żyjesz, co jesz, jak się prowadzisz, jak dużo czasu spędzasz przed telewizorem, przed konsolą, to te rozwiązania są już w Chinach. A te wszystkie punkty, które działają w systemie chińskim, byłyby zamienione w modelu europejskim na ulgi oraz dopłaty. Nikt nie będzie osoby, która lubi zjeść czy lubi sobie zapalić, nie będzie zmuszał. Ale no będzie wtedy miał do ubezpieczenia plus 10, plus 20% składki. Jeżeli kogoś na to stać, proszę bardzo, będzie dudkany z pieniędzy, bo tak to zawsze jest, że ten, kto jest do góry, będzie mógł, te obostrzenia będą go mniej bolały, ale na dobrą sprawę daje to możliwość kontrolowania praktycznie wszystkich aspektów naszego życia. Oczywiście, że brakuje wielu elementów, które mamy w Chinach, jak chociażby permanentne śledzenie ludzi na ulicach, no ale no wiecie, to nie jest tak, że nagle zbuduje się jeden wielki system, przecież duży obszar Chin jest bez kamer. Mieszkają tam ludzie, którzy nie mają telefonów komórkowych albo mają jeden telefon komórkowy na rodzinę, no i żyją w takim modelu, no, o którym mówił nam Morawiecki, czyli za miskę ryżu, tak zwaną. Tak? Więc to jest sama koncepcja, która może się zmienić, ale pamiętajcie, że póki co to jest tylko próba dochodzenia do prawdy, jest to łączenie skrawków informacji. No i teraz należałoby poszukać, czy któraś z postaci z uniwersum Klausa Schwaba wypowiadała się na temat tego typu systemu i jak oni się na to zapatrują. No i okazuje się, że jest jeden artykuł, przynajmniej ja jeden znalazłem na stronach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, który traktuje o chińskim systemie kredytów społecznych. Artykuł: to chińskie miasto wykorzystuje wyniki kredytowe, aby mieć oko na właścicieli psów. No i tam mówią bodajże o Szanghaju, to nie jest ważne, o którym mieście mówią. W jaki sposób oni się na ten temat wypowiadają? Owszem, przyznali, że ileś tam tysięcy osób nie może podróżować szybkimi kolejami i to jest na dobrą sprawę jedyny negatyw na temat tego systemu, a na końcu napisali, że no ten system działa, że generalnie to jest całkiem fajna sprawa, bo spełnił swoje założenia. Więc takie rzeczy tutaj się dzieją. I to tyle. Nie będę przedłużał. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Zostańcie jeszcze ze mną parę minut na tym kanale albo puśćcie sobie może w nocy jakąś playlistę, jak tam sobie rozmawiamy, na pewno będzie fajnie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo. Dziękuję osobom, które podają te filmy dalej. Pamiętajcie, że to nie chodzi tylko o amerykańskie media społecznościowe. Dorobiliśmy się w Polsce herlawych, ale jednak mediów społecznościowych, które są bardzo cenne. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.